Siemano mordeczki, witam Was w kolejnym odcinku razem z E46M3. Tym razem już mamy troszkę porozbierane autko. Byłem, moi drodzy, dzisiaj na wycieczce po pewne fanty, które zaraz Wam pokażę. Dzisiaj rano porozbierałem tutaj trochę tego gruzika. No i mamy tutaj ogólnie bardzo fajne, małe uszkodzenia, z tego co widzę. Większe rzeczy to są jakieś takie delikatne pęknięcia, o tak jak tutaj, to trzeba pokleić, czy pospawać, albo wymienić. Już mamy belkę tutaj zdjętą, belka leci do prostowania do mojego znajomego, który zajmuje się karbonem, jest technologiem karbonu w pewnej dużej firmie, także będzie ta beleczka jak nowa. Chłodnica już jest wyjęta, bo jak wiecie, było to wszystko cofnięte razem z przednim pasem. Przedni pas również jest wyjęty. Wiskoza nam się kręci, także jest git. Z uszkodzeń tutaj mamy uszkodzoną obudowę filtra powietrza, będzie trzeba to wymienić. Tutaj wychodzi nam wąż od pompy wody górnej chłodnicy, tam dolnej chłodnicy razem z czujnikiem. Także zaraz będziemy to wszystko składać z powrotem. Co tam więcej? Delikatnie mamy tutaj może przekręconą mocowanie podłużnicy, ale naprawdę minimalnie, także nie będziemy się tym przejmować, bo belka się działa elegancko, nie było tutaj żadnych odchyleń. Brakuje nam zbiorniczka płynu do spryskiwaczy i niestety nie jest to taki zbiorniczek jak w każdym E46, tylko jest chyba dedykowany dla M-ki, więc będzie trzeba o tym pomyśleć. I ostatnia rzecz, której nam brakuje, to jest zderzak przedni, bo resztę już pokupowałem. Tutaj mamy lampy pozdejmowane. Niestety wiele z nich nie zostało. Co najwyżej na części się nadają. Do założenia się niestety nie nadają. Wiatrak przedni również się nie nadaje, nie ma łopatek. Tutaj mamy powyginany przedni pas. Całkiem powyginany, jak widzicie. Wyjąłem z niego już zamki maski, które gdzieś tutaj zostały. Chłodniczka klimatyzacji jest git. Szczelna. Co tam dalej? Tutaj mamy jakieś plastiki, jakieś węże. Budowa wentylatora. No i przejdziemy do tych fajnych rzeczy, które nam tutaj przyjechały dzisiaj. Mamy chłodnicę, nóżkę, którą zaraz będziemy zakładać. Mamy tutaj cały przedni pas razem z wentylatorem, zaraz będziemy również to rozpakowywać. No i mamy fanty, po które dzisiaj byłem na wycieczce. Czyli maskę w stanie igła, że tak powiem. Jedynie widać, że była powtórnie malowana, także będzie trzeba ją i tak polakierować, mimo że udało się kupić w kolor. Chociaż to nie było zamierzone, po prostu tylko taka była w dobrej cenie. I chiński znaczek, elegancki chiński znaczek. No i oprócz tego mamy lampki, bardzo ładne, oryginały Bixenon z dużą soczewką, także to są lampy oryginalne od M3, udało się znaleźć od tego samego sprzedawcy, także bardzo fajnie. Jedynie mają chińskie kierunki, ale zastanawiam się powoli, czy ich nie zostawić, bo fajnie wyglądają. No i będzie tylko troszkę przekładki tutaj tej listwy, żeby były spryski, bo w naszej były spryski, w tej nie było sprysków, ale wszystkie mamy mocowania sprawne. Tutaj jest wejście na pompkę spryskiwacza, także myślę, że uda się przełożyć po prostu te spryski, żebyśmy mieli. No i przetwornica w lampie lewej jest zewnętrzna jakby, także będzie trzeba ją zaraz przekręcić, przemontować, no ale powoli, po kolei. A i mamy chińskie ringi założone, także jeszcze się zastanawiam, czy je zostawić, czy wypierdzielić. Na razie chyba zostaną, najwyżej jak będą źle świecić albo będzie z nimi problem, to po prostu je wypierdzielimy. Ale ogólnie lampa w stanie igła, można powiedzieć śmiało, i to w dobrej cenie. Maska to kosmiczne pieniądze, także nawet nie chce mi się o tym rozmawiać, bo maska do zwykłego E46 kosztuje jakieś 100 zł, natomiast ta jest aluminiowa i ma garb. Różni się tylko tym i automatycznie jest 30 razy droższa. No ale nic, tak jest życie. Także rozpakuję paczuszki, złożę na sztukę chłodnicę i sobie auto odpowietrzymy, odpalimy. Zobaczycie jak chodzi, ja zobaczę jak chodzi i będziemy zmierzać w stronę dobrej odbudowy tego auta. Także ja już się nie mogę doczekać. Trzeba to wszystko poprzekładać z tej maski. Ta maska niestety pójdzie albo na ścianę, albo na śmietnik. A konkretnie na aluminiowy złom. Dobra, to lecimy z tematem. No moi drodzy, chwilę to trwało, bo się okazało, że złą chłodnicę zamówiłem. Ale już przyszła chłodnica, już ją założyłem wstępnie. Na razie zostawię to tak na luzem, niech to sobie wszystko leży, bo chcę tylko odpalić auto, odpowietrzyć i zobaczyć, czy nigdzie więcej nie cieknie. Także na razie nic więcej tutaj nie będziemy robić, a później poczekamy aż ostygnie i poskładamy wszystko do kupy razem z chłodniczką oleju, z chłodnicą klimatyzacji i tak dalej. Także w
tym momencie tak to wygląda. Jeszcze nie założyłem też obudowy wiskorzy, żeby zobaczyć, czy ona jest prosta, czy ładnie chodzi i czy się załącza tak jak trzeba. Czujnik, kiedy nie podpięty, zaraz nalewamy płyn, odpowietrzymy, odpalamy auto i zobaczymy, jak to będzie chodzić. Także czekajcie, a ja już zalewam płyn. A mordki, parę dni później jest znowu, dlatego że niestety okazało się, że po odpaleniu auta nie chce się zagrać do temperatury pełnej, dlatego że wyskakiwał nam błąd na dwóch cylindrach, wypadanie zapłonu. W związku z tym trzeba było popodmieniać cewki. Na drugim i na piątym cylindrze mieliśmy wypadanie zapłonów. Na drugim cylindrze zamieniłem cewki pierwszą z drugą i zniknęło, także to był po prostu jakiś błąd pewnie od świecy. Natomiast jeżeli chodzi o czwarty cylinder, to zamieniłem, znaczy piąty, to zamieniłem piąty z czwartym cewkami i się okazało, że błąd z piątego cylindra przeszedł na czwarty, także musiałem poczekać na cewkę. Właśnie założyłem nową cewkę i już jest baja, elegancko i auto pracuje, aksamit nie można powiedzieć, no i nie trzęsie. Wcześniej jak nie chodziło na jeden gar, to po prostu tak siedziałem, nie? Także teraz już jest elegancko. Na pewno wymienię jeszcze świece, no bo skoro cewka padła, to świece też na pewno już nie są pierwszej świeżości. Zresztą jedną wyciągałem, żeby sprawdzić. Są już troszkę z takim nalotem, także zamówiłem świece, ale się okazało, że jest zły gwint. Także muszę je odesłać, muszę zamówić nowe świece. Wymienimy te świece, no i teraz wyjdę i pokażę Wam. Na dworze pada deszcz, dlatego długo nie będę dzisiaj nagrywał. Pokażę Wam, jak ten silniczek pracuje. Właśnie grzeje się do odpowiedniej temperatury, odpowietrzamy go. Dlatego mamy na maksa ustawioną temperaturę i nawiew, stąd może być delikatny szum. Pokażę Wam na zewnątrz, jak to wygląda i na dzisiaj kończę. Będę rzeźbił, że tak powiem, dalej, jak przyjdą świece. Wtedy wymienię świece i już będziemy mieli odpowietrzone auto. Zaczniemy składać przedni pas. Także zobaczcie, jak to na tą chwilę wygląda. Auto ładnie chodzi, równo. Obroty nie falują, także jest elegancko. Nie ma żadnego dymu ani nic takiego. Jest po prostu, wydaje mi się, silnik w bardzo dobrej kondycji, bo nawet jak odpaliłem go na nie wszystkich cylindrach, to nic nawet nie zadymił. Wszystko działa elegancko, jest cichutki, nie słychać wanosu, także myślę, że będą z tego ludzie. Tak jak widzicie, ściągnąłem tutaj tą dolną pokrywę, znaczy tą górną pokrywę dekoracyjną po to, żeby wymienić cewkę i w tym momencie auto nam się odpowietrza, czekam aż do odpowiedniej temperatury roboczej się nagrzeje i odpowietrzymy auto i widzimy się później, kiedy już będę składał przód. Także lecimy dalej z tematem. No dobra, moi drodzy, jak widzicie, pas już wleciał na miejsce, tak samo jak lampy. Także zbliżamy się ku końcowi, wentylator jest. Zrobiłem nową wiązkę do wentylatora, bo były niestety pourywane kostki, więc polutowałem kostkę i zrobiłem ładną, elegancką wiązkę tutaj. Lampy i pas przedni to tak rzuciłem na sztukę, żeby zobaczyć, jak to wygląda i czy lampy działają. A wiadomo, blacharz i tak będzie musiał to zdjąć i ładnie popasować. Także tak to wygląda, trzeba było przełożyć zamek i niestety trochę przerobić ten przedni pas z tyłu plastiki, żeby się zmieścił zamek, bo fabrycznie w tym pasie był zamek bez czujnika, a tu w środku mamy czujnik zamknięcia maski, także trzeba było tam trochę poprzerabiać. Brakuje nam jeszcze zbiorniczka do spryskiwaczy i trzeba poskładać cały ten system zmywania lamp i dać listwę nową na spryski. Oczywiście tu jest, te błotniki są powyginane, tak jak były wcześniej, nic tu nie robiłem. Mocowania podłużnic już są proste, także pas wleciał na miejsce, belki jeszcze nie zakładałem. No i w tym momencie już ładnie to wygląda, zaraz odpalimy auto, zobaczymy, czy wentylator się załącza i jak działają lampy przede wszystkim, czy działają. Pozostał nam jeszcze klakson tutaj do założenia. I to by było na tyle, chłodnicę mamy wymienioną, auto odpowietrzone, ten plastik mamy naprawiony elegancko, wszystko się trzyma w fabrycznych miejscach, nie ma szans, żeby chłodnica gdzieś nam uciekła, wszystko jest git. Wiskoza się będzie obracać bez żadnego obcierania, także odpalamy teraz auto i zobaczymy, jak to gada. O, trochę z tym roboty jest, przyznaję. Zostało jeszcze kupić przedni zderzak i autko powoli będzie stawało na nogi. Maskę mamy, trzeba ją przełożyć któregoś dnia. I już pewnie po blacharce zobaczycie gotowe auto. Naprawdę sporo tutaj było tej roboty, zwłaszcza, że no trzeba było poprzerabiać trochę ten pas, porobić tą nową wiązkę do wentylatora, wymienić chłodnicę, ale też to uszkodzenie nie było takie tragiczne. Także pozostaje blacharska robota, czyli błotniki, prawy, lewy,
maskę pomalować, zderzak muszę kupić do malowania. No i to będzie wszystko, trzeba poskładać te wszystkie wloty, te spryski, klaksony i można jeździć. Tak to wygląda, odpalamy tego złomka. Autko odpalone, wszystkie błędy nam poznikały od lamp, został tylko płyn do spryskiwa, czyli service engine, czyli jakiś tam reminder. Dobra, zobaczmy teraz, auto równo pracuje, zobaczmy teraz, czy te nasze lampy świecą, czy wszystko działa. Włączamy sobie awaryjki, włączamy sobie światełka. U, coś się zaświeciło, idę na dwór, zobaczę, jak to działa. Z tyłu wszystko działało, nadal działa. Przód. Tutaj będzie trzeba jeszcze poprawić ten plastik, bo niestety zawadza obiskowe delikatnie. Także to jest do poprawki. Ale lampy działają, fajne kierunki przyciemnione, jedna i druga. Zobaczmy jeszcze, jak działają długie. I to będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Dobra, zobaczmy, działają te długie. Działają i długie, także git. Lampki działają, przetwornica. Tylko trzeba przetwornicę umocować i już. Wyłączę to na razie i teraz zobaczmy jeszcze, czy działa dach, czy sam się ładnie otwiera. Tadam. Da sobie radę. Zaraz się przekonamy. Długo stała, ale widzę, że chyba nie będzie problemu. No, elegancko wszystko się składa. Proszę bardzo. Trochę to wszystko musi się rozruszać. Może będzie trzeba to przejrzeć. Ale generalnie otworzyła się jak trzeba. Szybki jeszcze można zamknąć. Albo opuścimy te szyby, żebyście zobaczyli, jak to wygląda bez dachu. Harman Kardon. Cyk. Tak to wygląda bez dachu. Tak jak mówię, jedynie ten element jest do lakieru, no i przód. Reszta jest wszystko luks. Proszę bardzo. Koniecznie trzeba poprawić na ten plastik, żeby wiskoza tam nie szarpała go. No i to by było na tyle. Mordeczki. Tak wygląda to auto. Będziemy dalej z nim działać. Dajcie znać, czy wam się podoba ten wóz. Jak oceniacie tą robotę, czy będzie git. No i już niedługo widzimy się z tą BM-ką już zrobioną. Także subskrybujcie kanał. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba wam się ten wóz i czekajcie na następny odcinek. Do zobaczenia. Na koniec mała przekazówka. No, elegancko.